Dzień dobry drodzy biegacze, witam Was serdecznie na kanale Krakowia Maraton. Spotykamy się na niespełna tydzień przed 17. PKO Biegiem Trzech Kopców. Sponsorem tytularnym naszego biegu jest PKO Bank Polski, a my dzisiaj mamy okazję do rozmowy z wyjątkowym gościem. Z naszym gościem jest wybitna lekkoatletka Sofia Enui. Dzień dobry, Sofio. Dzień dobry, witam. To spotkanie wykorzystamy oczywiście też, żeby trochę porozmawiać o tobie, o twoich planach, o tym, co u ciebie się wydarzyło i co w najbliższej przyszłości, ale skupimy się także na rozmowie o działaniach PKO Banku Polskiego, jeżeli chodzi o programy realizowane właśnie przez PKO Bank Polski, programy charytatywne, programy biegowe. 2 lata temu stało się tak, że lider sektora finansowego, czyli PKO Bank Polski i wicemistrzyni Europy na 1500 metrów spotkali się, aby współpracować, a taka mieszanka musi być gwarancją czegoś solidnego, czegoś dużego. No i tak chyba faktycznie jest, ponieważ od 2 lat wspierasz działania PKO Banku Polskiego, ich projekty. Czym dla Ciebie jest ta współpraca? Dla mnie to jest taka wspaniała możliwość wspierania takich wartościowych inicjatyw, wartościowych rzeczy. Przede wszystkim przez to, że mogę łączyć jakby coś, co robię na co dzień, coś, co sprawia mi wielką przyjemność, z akcjami charytatywnymi. Przez ostatnie 2 lata byłam na wielu biegach, które były właśnie dedykowane stricte wspieraniu ludzi, którzy niekoniecznie tak jak ja są właśnie w 100% zdrowi, niekoniecznie tak jak ja mogą jakby robić i uprawiać coś, co sprawia im właśnie wielką przyjemność. Także w moim przekonaniu tak naprawdę te ostatnie 2 lata mi pokazywały, że właśnie wspieranie i pomaganie plus bieganie to jest w moim przekonaniu chyba idealne połączenie. I staram się na każdym biegu to pokazywać. Zresztą każdy bieg jest zadedykowany jakby zupełnie innej osobie, która tego wsparcia bardzo wymaga. No i no bardzo mnie cieszą te biegi. Zresztą najlepszą jakby wizytówką ich jest to, że wielu biegaczy sobie przyczepia takie karteczki dedykowane. One są dedykowane jako tak jakby biegnę dla i każdy bieg ma zupełnie inną karteczkę. Także to dopiero się widzi, jaka magia jest tych biegów, jak już się jest gdzieś tam na miejscu. Tak, bo to jest taka akcja, to trochę też zwrócę się do biegaczy, bo to oni będą mogli wziąć w niej udział podczas właśnie niedzielnego 17. PKO Biegu Trzech Kopców. Biegnę dla. Akcja polega na tym, że przyklejamy karteczkę Biegnę dla. W Krakowie będzie to Kuba, 8-letni chłopiec, który potrzebuje pomocy. Przebiegamy z tą karteczką dystans i tak naprawdę tyle biegacze muszą dać od siebie po to, aby PKO Bank Polski, odpowiednią fundacja PKO Banku Polskiego, odpowiednią kwotę przelała na konto beneficjenta. Tak to działa, prawda? Zgadza się i też chciałabym z tego miejsca wspólnie z Tobą na pewno zachęcić do tego, żeby jak najwięcej biegaczy sobie te karteczki przyczepiło, bo to jest tak naprawdę realna pomoc dla tego chłopca. Zresztą przyczepiajcie sobie te karteczki na wszystkich ogólnie biegach dedykowanych i na wszystkich właśnie biegach, z którymi współpracuje PKO Bank Polski, bo każdy bieg wspiera jakby zupełnie inną osobę. To jest naprawdę bardzo ważne. Jakby z naszej ogólnie perspektywy to może wydawać się takie błahe, ale z drugiej strony ta osoba, która czeka na tą pomoc i ta pomoc jakby realnie zmienia jej życie, no to na pewno jest bardzo wzruszona i na pewno się bardzo cieszy, że te pieniądze mogą jakby w jakimś tam stopniu zmienić to jej życie. Tak, ja ze swojej strony oczywiście też jak najbardziej zachęcam, a na Facebooku Krakowia Maraton będziecie mogli przeczytać więcej informacji, o co chodzi w tej akcji, komu pomagamy, jak będziemy pomagać i mam nadzieję, że wiele osób z taką karteczką zobaczymy na starcie, a potem na mecie podczas PKO Biegu Trzech Kopców. Takim najważniejszym, największym wydarzeniem, może największym medialnie, ale chyba też organizacyjnie współorganizowanym, organizowanym przez PKO Bank Polski jest
PKO Bieg Charytatywny. Jakbyśmy mogli trochę więcej o tej inicjatywie powiedzieć, bo to inicjatywa, która równolegle dzieje się w wielu miejscach. Zgadza się. Ten bieg jest co roku rozgrywany w 12 miastach w Polsce. W tym roku mnie można było spotkać w Poznaniu. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych w całej Polsce, ja myślę, że bieg udał się jak co roku rewelacyjnie. Wspominałam to na biegu i wspomnę to też tutaj. Bardzo rzadko zdarza się, żeby w ciągu 60 minut wysiłku widzieć tylu ludzi uśmiechniętych, którzy przekraczają jakby linię mety. Dla mnie jest to coś niesamowitego i zawsze jakby coroczny ten bieg mi pokazuje, że warto jest wspierać takie inicjatywy. Warto jest wspólnie jakby się zrzeszać w kierunku jednego ważnego celu. W tym tak naprawdę roku zbieraliśmy pieniążki na psychologię, no i psychiatrię dziecięcą. Także bardzo ważna inicjatywa. Zresztą w ciągu ostatnich lat został nałożony duży nacisk tak naprawdę na nasze zdrowie psychiczne, na to, jak ważne jest to, żeby było to wszystko jakby poukładane nie tylko w ciele, żebyśmy byli zdrowi, że tak powiem ogólnie i tak jakby wysportowani, ale bardzo ważne do takiego dobrego funkcjonowania na co dzień jest to, żebyśmy mieli wszystko dobrze tutaj właśnie tak naprawdę psychicznie. Psychicznie poukładane, żeby ten balans jakby w życiu był między tym, co się dzieje w ciele, a co się dzieje w głowie. To pomaganie dzieciom to jest jeden aspekt działania, natomiast PKO Bank Polski przy okazji tych biegów organizuje także aktywności dla dzieci, czyli mamy też ten element aktywizowania, zachęcania dzieci do uprawiania sportu, do biegania. No i ty jako idol wielu z nich, jak się odnajdujesz też w tej roli? Dla mnie jest to fantastyczna rola. Zresztą zawsze uważałam, że po prostu tego bakcyla sportowego, którego się gdzieś tam nabiera, to ten bakcyl jakby powinien być zaszczepiony u najmłodszych. Jak się ma, że tak powiem, w domu rodzinę, która jest właśnie sportowa, czy która pokazuje te wartości sportowe od najmłodszych lat, no to nie ma nic lepszego niż obserwowanie jakby starszych, którzy ci pokazują, że świat jest dużo bardziej fajny, kolorowy, ciekawy dzięki temu, że uprawia się sport, dzięki aktywności fizycznej. My tutaj zachęcamy bardzo często do tego, żeby biegać, bo bieganie, lekka atletyka jest to jedna z najłatwiejszych form jakby poruszania się. Lekka atletyka jest bardzo łatwa, dlatego też wiele dzieciaków w Polsce zaczyna od tej dyscypliny sportu. Dla mnie jest to fantastyczna rola też dlatego, że ja sama biegam, więc no nie ukrywam, że dla mnie jest to super naturalna rola, bo pokazuje, że bieganie może realnie zmieniać się nasze życie, zdrowie, samopoczucie. Też powróćmy do aspektów właśnie psychologicznych, tak? Bieganie tak naprawdę, to wszystko, co się dzieje w naszym organizmie po uprawianiu sportu, to są wszystko takie fajne, wartościowe rzeczy, które wspierają nasze samopoczucie, które wspierają nasze zdrowie, nasz taki tak zwany dobrostan. No, myślę, że nie ma złych rzeczy, które by tak naprawdę szły za uprawianiem sportu takim właśnie, no, tak naprawdę rozsądnym ogólnie uprawianiem sportu, bo nie mówimy tu O zawodowstwie od tak, razu. dokładnie, zawodowstwo to jest jakby zupełnie coś innego, ale takie zdroworozsądkowe uprawianie sportu i garnięcie się do niego, no, to jest coś absolutnie rewelacyjnego. Tutaj też bardzo fajną pracę wykonuje PKO Bank Polski, właśnie w kontekście nie działań już charytatywnych, tylko takich działań dla pracowników swoich. Ja byłem pod ogromnym wrażeniem tego, jak bardzo jako duża firma, jako można powiedzieć duża korporacja, PKO Bank Polski dba o swoich pracowników, bo nie wszyscy tak jak ty mają okazję na co dzień do ruchu. Wielu z pracowników banku, czy tak jak ja, na co dzień spędzamy godziny przy biurku. Natomiast PKO Bank Polski stara się aktywizować swoich pracowników, tworzy grupy biegowe, ma swoją drużynę w wielu dyscyplinach. To też chyba jest bardzo fajne i to chyba na taką dosyć niespotykaną skalę zrobione.
Zgadza się, to jest coś wspaniałego. Zresztą ja jestem w większości biegów, jakby w ciągu roku ja byłam świadkiem tego, tak, że wielu biegaczy właśnie z teamu PKO Banku Polskiego właśnie uczestniczyło w wielu biegach. Na biegu charytatywnym w Poznaniu zostały stworzone jakby stricte biegowe ekipy, drużyny, które właśnie rywalizowały. Byłam też ostatnio jakby na zupełnie innych biegach. Tam bardzo często startują właśnie ludzie, którzy są związani namacalnie właśnie z bankiem. To jest coś wspaniałego, że tak duża firma pokazuje, że aktywność fizyczna, bieganie czy inne dyscypliny sportu mogą naprawdę wspierać takie dobre funkcjonowanie ludzi, którzy z nimi właśnie pracują. I to działa tylko i wyłącznie na plus, bo jak my delikatnie się ruszamy w ciągu dnia, to nie musi być wielka aktywność jakby fizyczna. Ja chciałabym też zwrócić się do ludzi, którzy niekoniecznie uprawiają sport na takim wyższym jakby poziomie, tylko chcą właśnie dobrze się czuć w ciągu dnia. Zawsze powtarzam, że sport jest dla każdego. Bieganie jest dla każdego. Każdy może naprawdę w ciągu dnia sobie znaleźć do 30 minut, tak? Takiego czasu na aktywność. To może być spacer, to może być bieganie, to może być rower i to wszystko będzie wspierało na pewno nasze takie funkcjonowanie w ciągu dnia. Będziemy lepiej na pewno się czuli w pracy. Wiadomo, że siedzenie przy komputerze, tak? To jest nagminne w ostatnich tak naprawdę czasach. No i taki ruch, który będzie w opozycji jakby, tak? Do tego się to będzie tylko sprawiało to, że będziemy się lepiej czuli i będziemy lepszymi pracownikami oczywiście. Tak, bo to jest też ten aspekt, o którym mówiłaś, że ten ruch, sport wpływa nie tylko na naszą fizyczność, ale też na głowę, na mental, na naszą psychikę i mam nadzieję, że wiele firm będzie brało wzór właśnie z tego, jak PKO Bank Polski aktywizuje swoich pracowników i będzie także zachęcać kolejne osoby do uprawiania sportu. Mam nadzieję, że tą rozmową zachęcimy wielu z Was biegaczy do tego, aby zapoznać się też z tą działalnością charytatywną naszego partnera, sponsora, bo tak jak słyszeliśmy, dzieje się tu dużo. Ja jeszcze na koniec nie mogę sobie odmówić, chciałem zapytać Ciebie, jak tam u Ciebie, bo wiemy, że po raz drugi kontuzja i konieczność operacji wyeliminowała Cię z możliwości udziału w Igrzyskach Olimpijskich, natomiast jak patrzę na to, ile pozytywnej energii od Ciebie bije, jak pozytywną jesteś osobą uśmiechniętą, to mam nadzieję i myślę, że wracasz do zdrowia, będzie wszystko ok i raczej patrzysz do przodu na kolejne starty i sukcesy. Zgadza się. Ja jestem stricte po treningu. Dzisiaj założyłam sobie tematyczną koszulkę. Jest to koszulka z charytatywnego biegu właśnie sobotniego. Także dopisało mi dzisiaj właśnie zdrowie, szczęście. Ta koszulka też mi przyniosła troszeczkę szczęścia na treningu, bo fajnie to wszystko wyszło. No i tak naprawdę w ogóle te ostatnie 3 miesiące to dla mnie całkiem dobry czas. Wracam do zdrowia. Wracam do tego, co sprawia mi absolutnie najwięcej przyjemności i myślę, że takie osoby jak ja, czy właśnie Joanna Jóźwik, no jesteśmy chyba twarzami tego, że sport to jest absolutnie przyjemność, wiele uśmiechu no i tak naprawdę radości, bo zawsze też no staramy się Zasią opowiadać to w taki sposób, że sport to nie jest tylko i wyłącznie tak zwane cierpienie, czy tak jak właśnie w moim przypadku kontuzje, tylko sport to jest taka dawka wielkich emocji, satysfakcji, spełniania marzeń i ja zawsze staram się z tego wszystkiego, co się dzieje w moim życiu, tak naprawdę wyciągać tylko i wyłącznie takie dobre rzeczy, więc bardzo się cieszę na perspektywę następnych ogólnie miesięcy, bo coraz bliżej jest do powrotu do biegania zawodowego, a to mi absolutnie sprawia w życiu najwięcej przyjemności. Sofia, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Z naszej strony życzymy ogrom tego zdrowia. Jakbyśmy Cię mogli jeszcze na koniec namówić na kilka słów mobilizacji dla biegaczy, uczestników 17 PKO Biegu Trzech Kopców, który już w niedzielę ulicami, ścieżkami Krakowa pobiegnie.
Dobrze, to działamy. Także moi drodzy, ja życzę Wam w najbliższy weekend przede wszystkim tego, żebyście czerpali ze sportu jak najwięcej radości, satysfakcji, żebyście wbiegali na metę zadowoleni z tego, że Wasze rezultaty są dla Was jak najbardziej satysfakcjonujące. Trzymam za Was bardzo serdecznie kciuki. Wiem, że każdy bieg dodaje wiele radości, dodaje wiele gdzieś tam, takim jest tak naprawdę motorem napędowym do tego, żeby zapisywać się na następne biegi. Także trzymam kciuki i mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli się na miejscu spotkać na tym biegu. Cieszę się bardzo z tej deklaracji. Oczywiście z przyjemnością będziemy Cię gościć w Krakowie. Sofia, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia, mam nadzieję. Dziękuję, do zobaczenia.